Gość waszego radia FM. Ze mną dzisiaj dyrektor Domu Kultury w Strzelnie, Paweł Gębala. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Pawle, dopiero co opadł kurz po Słodkofeście, a wy już działacie dalej. Oj tak, działamy dalej. Kurz po Słodkofeście opadł, ale jeszcze jak opadał, to my już ogłosiliśmy wielki jarmark bożonarodzeniowy, nad którym bardzo silnie teraz pracujemy, nad jego programem. Szukamy wystawców, więc jeśli znacie fajnych rękodzielników albo gotujących pyszne jedzenie wystawców, albo panie z kół gospodyń wiejskich, ktokolwiek, kto mógłby nas zaszczycić swoją obecnością i sprzedać swoje wyroby u nas na jarmarku bożonarodzeniowym, to jak najbardziej jesteśmy zainteresowani. Szczegóły są w naszym wydarzeniu Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy w Strzelnie na Facebooku, także zaglądajcie tam, piszcie, zgłaszajcie się, są formularze, wypełniajcie. Jesteśmy otwarci na wystawców, choć już bardzo dużo ich mamy. Nigdy do tej pory, o tej porze roku nie mieliśmy tak wielu wystawców, więc to nas bardzo cieszy. To chyba też sukces Słodkofestu pokazał, że jesteśmy bardzo godni zaufania i warto przyjeżdżać na imprezy do Strzelna, również z perspektywy wystawców. Także już kilku wystawców niestety od nas usłyszało w tym roku odmowę, więc też dbamy o to, żeby asortyment był zróżnicowany. No i jak jest bardzo dużo wystawców z jednym produktem, to potem troszeczkę odmawiamy. Zdradzisz nam, co nowego w porównaniu do poprzednich jarmarków? Nie, jeszcze nie. Okay. Trwają prace, chcemy zrobić coś, czego jeszcze nie było, coś wydaje nam się spektakularnego, natomiast to kwestia zabezpieczenia budżetu, o który walczymy, też wkładu sponsorów, który też jesteśmy w trakcie załatwiania, no i też zabezpieczenia na energię elektryczną, bo to też się okazuje nie być tak łatwym przedsięwzięciem, jakby się wydawało. Także na razie bardzo tajemniczo, bo nie chcę zapeszyć, ale jak tylko potwierdzą nam się rzeczy, to będziemy informować. Ale klimat pozostanie. Klimat pozostanie, tak. Chcemy, żeby właśnie tego klimatu było jeszcze więcej, stąd ta gra nasza, to poszukiwanie coraz to nowych rzeczy, żeby też zaskakiwać naszą społeczność i naszych odbiorców. Tak jak w ubiegłym roku proboszcz, a właściwie święty Mikołaj, zleciał nam z nieba, no to w tym roku też szykujemy nowe, kolejne, inne niespodzianki. Ale tutaj jeszcze troszeczkę cierpliwości. Jeszcze chwila i się wygada. Jeszcze, nic się nie wygadam. Nie. Koniec. Okay. Nie koniec, wywiedźmy do tego, co bliżej nas, bo też pracujemy nad tym bardzo silnie. No właśnie, pochwal się, co bliżej. Co bliżej? Przed nami przede wszystkim druga odsłona Strzelkonu. To nasz festiwal gier i zabaw. Pierwszy. W ubiegłym roku super. Tak, w ubiegłym roku super. Dla nas to było fantastyczne odkrycie, że przyszli do nas wreszcie panowie. Że to tym razem dzieciaki swoje pociechy przyprowadzili panowie i co ciekawe, wkręcili się często bardziej niż dzieci grając w retro gry, bo będziemy mieli też stare konsole do gier, więc naprawdę będzie można sobie powspominać, jak to było w młodości, na czym się grało, w co się grało. Ale... No tak, bo mężczyźni to wieczne dzieciaki, prawda? No chyba tacy jesteśmy troszeczkę, że my cały czas lubimy gry, lubimy jakąś rywalizację, więc tak, pielęgnujmy w sobie to dziecko i teraz bez względu na płeć przyjdźcie na Strzelkon już 31 października od godziny 14 do północy, myślę, będziemy w tym roku z naszymi strefami działać i spróbujcie swoich sił w różne gry. Będzie 100 planszówek ponad, także będą gry podwórkowe, będzie też strefa chilloutu i odpoczynku, no i też będzie bardzo zaawansowany symulator jazdy, więc również dla fanów najnowocześniejszych technologii one również będą obecne. Poza tym... To taka propozycja na Halloween, tak? My nie nazywamy tego Halloween. Nie, 31? Tak, to jest 31, natomiast to dla nas nie są w żaden sposób obchody święta Halloween. Cosplaye oczywiście są mile widziane, jeśli ktoś chce się przebrać za coś, ale jednocześnie zapraszamy ludzi w stroju z balu Wszystkich Świętych, jak i w strojach halloweenowych. Dla nas to nie ma znaczenia. Dla nas jest to data świetna, ponieważ to nam wyszło też z badań, ponieważ nad całą organizacją pracuje partnerstwo,
Towarzystwo Lokalne Kolumnus, które w ubiegłym roku zostało do organizacji tej imprezy powołane i to też jest dla mnie coś fantastycznego, bo jestem trochę poza organizacją tej imprezy i dzisiaj też zastępuję chorą Klaudię. Klaudia, pozdrawiam cię, życzę dużo zdrówka. A i też pozdrawiam całą ekipę moją z Domu Kultury w Strzelnie, bo jak dzisiaj jechałem na wywiad, to mówili, że mam ich pozdrowić, bo będą słuchać i będą czekali na pozdrowienia. Tak, to jest ten moment. Pamiętałem i was pozdrawiam. Ale wracając do Strzelkonu, to rzeczywiście grupa, która nad tym pracowała, stwierdziła, że to będzie świetna data. Wiem, że data mocno kojarzy się z Halloween, natomiast to nie są obchody święta Halloween, natomiast wykorzystujemy fakt, że następnego dnia jest dzień wolny, a też ten weekend jest tym razem troszeczkę dłuższy. To myślimy, że też te wizyty na cmentarzach rozciągną się na cały weekend w zależności od pogody, więc jeśli ktoś będzie chciał z nami być do północy, to spokojnie zdąży się wyspać i jeszcze zdąży odwiedzić cmentarze, jeśli tylko będzie chciał. Z całą pewnością taka alternatywa. Tak, dokładnie tak. Chodziło nam o znalezienie alternatywy jednocześnie dla Balu Wszystkich Świętych i jednocześnie dla święta Halloween, więc tak jak mówię, wszyscy są u nas mile widziani. Też dwa konkursy, które przygotowaliśmy. Pierwszy to jest turniej, ja to mówię, że turniej FIFA, natomiast przez moich pracowników już zostałem poprawiony, ponieważ najnowsza wersja FIFA nazywa się EA FC 25, ale wiem, że ta nazwa nie wszystkim może coś mówić, natomiast jak słyszymy FIFA, od razu wiemy, że jest to najlepszy symulator gry w piłkę nożną, więc jeszcze chyba ostatnie miejsca na turniej FIFA zostały, a także sesja Dungeons and Dragons 5. edycji, czyli tutaj RPG, w którym można sobie pograć w sposób analogiczny. Również czekamy na wasze zgłoszenia. Bądźcie, działa też silna ekipa promocyjna w Strzelnie, natomiast tutaj czuję, że docieramy znacznie dalej, więc 31 widzimy się na drugim Strzelkonie, a właściwie na Strzelkonie 2 w Strzelnie. Zaczynamy już od 14, natomiast jesteśmy do północy, trwają wszystkie strzelkonowe wydarzenia. Jest też wydarzenie na Facebooku, jeśli ktoś chce zobaczyć coś więcej, być na bieżąco, poczytać, doczytać, to kliknijcie, wezmę udział i bądźcie wtedy z nami. Święto Niepodległości w Strzelnie, co będzie? Będzie w tym roku wyjątkowo bogato, ponieważ już 6 listopada rozpoczniemy świętowanie Narodowego Święta Niepodległości z niezwykłym gościem. Do Strzelna chyba po raz pierwszy w historii przyjadą poznańskie Słowiki, czyli ten sławny chór chłopięcy i męski z Filharmonii Poznańskiej. Rozpoczniemy od takiej małej, lekko wspominkowej uroczystości, ale poświęconej naszemu honorowemu obywatelowi miasta Strzelna, czyli księdzowi arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu. O godzinie 17:30 w Domu Kultury w Strzelnie będziemy mieli uroczystości z okazji jego 75. urodzin. Natomiast już o godzinie 19:00 przenosimy się do Kościoła Świętej Trójcy w Strzelnie. Tam rozpoczniemy od mszy świętej z udziałem chóru Poznańskiej Słowiki, a po koncercie, myślę, że około godziny 20:00, odbędzie się koncert poznańskich Słowików. Później już dość klasyczne obchody 11 listopada o godzinie 10:30 widzimy się pod mogiłą poległych powstańców wielkopolskich na cmentarzu w Strzelnie. Tam rys historyczny przedstawi nam Szkoła Podstawowa imienia Alberta Abrahama Michelsona i odbędzie się radosny, niepodległościowy przemarsz do kościoła razem z naszą orkiestrą dętą, razem z dzieciakami, więc zapraszamy tutaj wszystkich na ten przemarsz, by było kolorowo, biało-czerwono. Orkiestra będzie grała radosne marsze, ponieważ będziemy cieszyli się z odzyskania tej niepodległości i chcemy, żeby w tym roku szczególnie wyjątkowo zamanifestować swoją radość i wolność z tego powodu, że możemy być wolni i żyjemy w wolnej Polsce. A o godzinie 11:30 msza w Kościele Świętej Trójcy. Pawle, uczestniczyliście, osobiście zresztą tam byłeś, w Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów. Przybliż nam temat. Tak, ta wielka radość spotkała nas po raz drugi w historii. Ogólnopolska Giełda Projektów jest to spotkanie praktyków instytucji, ale też animatorów kultury z całej Polski i rokrocznie wybierany jako nadrzędny do dyskusji jest jeden temat. W tym roku giełda odbyła się w Rzeszowie i tematem nadrzędnym była młodzież, więc my zgłosiliśmy do Narodowego Centrum Kultury jako organizatora nasz projekt, naszą Romangę, który był projektem, w którym z młodzieżą przedstawiliśmy romańskie dziedzictwo kulturowe Strzelna w świecie mangi. Jak ono by wyglądało, wydaliśmy dwa komiksy, dwuletni fantastyczny projekt, z którego też narodziły się nasze wolontariatki wariatki, które świetnie
świetnie sobie radzą i funkcjonują w strukturach Domu Kultury. No i okazało się, że Narodowemu Centrum Kultury na tyle spodobał się nasz projekt, że zostaliśmy zaproszeni do zaprezentowania go podczas sesji posterowej, w ramach której opowiadałem, co szczególnego się wydarzyło, jak ten projekt wyglądał. No, animatorzy z całej Polski przysłuchiwali się nam i mogli wyrobić sobie własne zdanie na temat Romanki. Przynajmniej mi, jak mówili, to projekt się bardzo spodobał. To połączenie historii i to takiej dawnej, też mocno związanym z dziedzictwem kulturowym pod względem zabytków, a tu nagle świat mangi, który wkrada się w ten świat, a jest to też świat, w którym bardzo często młodzi ludzie lubią się wyrażać, więc dla nas to połączenie było ciekawe, egzotyczne, ale też dające niesamowity smak. Kolejny temat, który chciałabym, byś przybliżył, debata, partycypacja. O, tak jest, to też bardzo ciekawa rzecz, do której zostaliśmy zaproszeni, ponieważ też byliśmy kompletnie zaskoczeni tym zaproszeniem. Polski Dom Kultury, Narodowe Centrum Kultury, Stowarzyszenie CAL stworzyli taką objazdową sieć debat dotyczących założeń społecznego Domu Kultury. I tym razem padła kolej na województwo kujawsko-pomorskie. No i tutaj organizatorzy, producenci tego cyklu debat wskazali na Dom Kultury w Strzelnie jako idealnego kandydata, by ta debata dotycząca partycypacji odbyła się u nas i rzeczywiście udało nam się ten temat dogadać i już 22 listopada przyjeżdżają do nas również animatorzy z całej Polski. No i będziemy dyskutować, jak wygląda partycypacja i współdecydowanie mieszkańców o ofertach Domu Kultury, a właściwie włączenie w proces decydowania. Będziemy opowiadać m.in. o Strzelkonie, ponieważ on też jest jednym z naszych takich sztandarowych produktów, jeśli chodzi o wytwarzane wydarzenie w modelu partycypacyjnym. Będziemy szukali odpowiedzi, jak domy kultury mogą robić to dobrze, kiedy mogą to robić, na jakich zasadach pracować ze społecznością lokalną, żeby to było jednocześnie efektywne, ale również zdrowe dla zespołów i niewypalające dla pracowników, bo też jest takie zagrożenie. Więc jeśli słuchają nas jacyś animatorzy kultury z całej Polski, to również wśród wydarzeń na Facebooku jest debata, partycypacja. Zgłoście się do nas, przyjedźcie, porozmawiajmy wspólnie o tej nowej roli, jaką mają domy kultury w Polsce i w jaki sposób możemy to narzędzie wykorzystać do naszej pracy. Orkiestra Dęta ze Strzelna obchodzi w tym roku rok jubileuszowy, 50 lat działalności za nimi i z tej okazji też wyjątkowe zaduszki. Tak jest. Nasza Orkiestra Dęta w tym roku przygotowała kilka wydarzeń. Były koncerty jubileuszowe, a teraz chcę wrócić pamięcią do tych, którzy dla Orkiestry Dętej w jej historii 50-letniej byli bardzo ważni. I z tego tytułu już 9 listopada w Domu Kultury w Strzelnie odbędzie się taki koncert wspomnieniowo-zaduszkowy. Także Orkiestra Dęta przygotowała aranże pieśni, takich raczej refleksyjnych, które skłaniają nas do myślenia o przemijaniu, o życiu, więc i dodatkowo będzie aspekt wspominania ważniejszych członków Orkiestry Dętej, których już nie ma, między nami kapelmistrzów, którzy już nie żyją, więc też się bardzo cieszymy, że w tym roku jubileuszu Orkiestra Dęta pamiętała również o tych, których nie ma, którzy tworzyli orkiestrę i bez nich dziś Orkiestry Dętej w Strzelnie by prawdopodobnie nie było. Czy mogę trzymać cię za słowo, że pojawisz się u nas przed jarmarkiem, zdradzisz szczegóły, opowiesz, co będzie, na co będziemy mogli liczyć? No myślę, że tak, jeśli nic się nie zmieni i będę zdrowy i sądzę, że i przyjdziesz nawet siły. Chory. Okej, okay, dobra, tak, przyjdę, będę, opowiem, co planujemy na 5. już jubileuszowym jarmarku bożonarodzeniowym w Strzelnie. Wasze radio też tam będzie, ale tak, ze mną dzisiaj Paweł Gębala, dyrektor Domu Kultury w Strzelnie. Bardzo dziękuję. Dzięki za przekazanie bardzo. Wszystkich informacji. Dzięki, do zobaczenia. To była rozmowa z gościem Waszego Radia FM.